Witajcie! Dziś podpowiem Wam, jak prawidłowo rozpocząć hodowlę murarki ogrodowej. Pierwszy krok to przygotowanie odpowiedniego domku zwanego ulikiem. Powinien być mały, mieć głęboki daszek, by chronić przed deszczem i siatkę zabezpieczającą przed ptakami, które często traktują trzcinowe rurki jako stołówkę. Ulik umieść na otwartej przestrzeni, na wysokości minimum metra, wlotem w kierunku południowo-wschodnim. Pod drzewami jest za dużo pająków. Najlepiej, aby ulik był zabezpieczony białym plakatem odbijającym światło, ale pamiętajcie o wentylacji. Lepiej zbudować 2-3 małe uliki na maksymalnie 100 rurek niż jeden wielki. Murarki potrzebują kwiatów, które kwitną w różnym czasie. Idealne są na przykład mniszek, kwiaty owocowych drzew czy kwitnące łąki. Jeśli macie tylko koszony trawnik, hodowla murarki może nie być dla Was najlepszym rozwiązaniem. Pamiętajcie, że murarki latają nisko, dlatego unikajcie stawiania ulika przy drogach. Jeśli za drogą znajduje się kwietna łąka, pszczoły mogą zostać potrącone przez samochody. Zastosuj krótkie rurki, mogą być trzcinowe, o długości poniżej 15 cm i średnicy od 8 do 15 mm. Można też wykonać otwory w kołkach z twardego, suchego drewna liściastego, ale pamiętajcie, aby nie były zbyt głębokie ani za gęsto rozmieszczone. Trzciny wymieniaj co 2 lata. Dziurki w kołkach można znaczyć barwnikiem spożywczym. Gdy nie są wygryzione do września następnego roku, należy je przewiercić. Jeśli chcesz mieć zdrową populację, możesz po obumarciu dorosłych murarek zasłonić ulik moskitieru, chroniąc się w ten sposób przed niektórymi pasożytami. Gdy murarki składają kokony, nie ruszajcie rurek ani kołków do połowy września. W tym czasie przechodzą one ważny etap przeobrażenia zwany histolizą. Każdy wstrząs może zaszkodzić larwom. Unikajcie stosowania środków owadobójczych w ogrodzie. Mogą one zabić murarki. Jeden oprysk sąsiada przeciw komarom i moja populacja zmniejszyła się o 90%. Po zakończeniu sezonu możecie zabezpieczyć kokoniki. Otwórzcie delikatnie rurki i wyjmijcie kokony, aby oczyścić je z pasożytów. Przechowujcie je najlepiej w uliku lub nieogrzewanej szopie w suchym miejscu. Preferują drewniane pudełko na kokony wyścielone ręcznikiem papierowym. Zabezpieczają przed gryzoniami. Uliki na zimę można zasłonić plakatem z zachowaniem wentylacji. Hodowla murarek to przyjemne i proste zajęcie, które wynagrodzi Wam pięknie zapylonym ogrodem. Dzięki za oglądanie, za łapkę i udostępnianie.